Dziś poruszymy temat ruszonych zdjęć, ale nie tylko. Zapraszam. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii. Jeżeli zaczynamy, to myślę, że należy zacząć od początku. A podstawą i początkiem dla fotografii jest trójkąt ekspozycji. Zdaję sobie sprawę, że pewnie dla wielu z Was ta tematyka jest nieobca i macie te zagadnienia bardzo dobrze opanowane, ale mam nadzieję, że znajdą się tacy, którym te materiały okażą się przydatne. Trójkąt ekspozycji to zespół trzech współzależnych parametrów, które wspólnie odpowiadają za odpowiednie wyeksponowanie, czyli naświetlenie zdjęcia. Wszystkie są związane ze światłem, ale każdy z nich niesie ze sobą pewien, ja to nazywam, skutek uboczny. Wszystko wyjaśnię i pokażę na przykładach. Przez czas naświetlania rozumiemy okres, w którym to światło pada na nasz materiał światłoczuły. Czy jest to sensor aparatu cyfrowego, czy klisza w aparacie analogowym, nie ma to znaczenia. Czas ten wyrażany jest w sekundach bądź ułamkach sekundy. I im dłuższy jest ten czas, tym więcej światła pada na nasz sensor i tym jaśniejszy dostajemy obrazek. Tak więc zaletą jest duża ilość światła, a skutkiem ubocznym uwiecznienie ruchu. Czy to ruchu aparatem, czy ruchu w kadrze. Weźmy na warsztat taki hipotetyczny przykład. Ustawiamy czas naświetlania na 1 sekundę. Odpalamy migawkę i fotografujemy osobę, która z punktu A do punktu B przemieszcza się w tym czasie. Nasz aparat zarejestruje w ciągu tej sekundy cały ten ruch i to wszystko będzie widoczne na jednym zdjęciu. I to jest bardzo znane w fotografii nocnej z takimi charakterystycznymi smugami po przejeżdżających samochodach. Na pewno każdy z Was widział takie zdjęcie. To jest właśnie przykład wykorzystania długiego czasu naświetlania i wykorzystania go z pożytkiem dla nas w celu artystycznym. Ale w przypadku, kiedy powiedzmy chcemy zrobić komuś zdjęcie portretowe i mamy ustawioną dosyć długą migawkę, to każdy ruch, jaki wykonamy trzymając aparat w ręku, zostanie zarejestrowany i wtedy dostaniemy zdjęcie ruszone. Więc w jakich przypadkach będziemy stosować fotografię z długim czasem naświetlania? Zdecydowanie są to przypadki, kiedy mamy bardzo mało światła i potrzebujemy, żeby ten sensor przez długi czas to światło zbierał. Jest to oczywiście fotografia nocna, ale są to też przykłady fotografii krajobrazowej. Na przykład każdy z Was pewnie widział zdjęcie wodospadu, gdzie woda tworzy takie ładne smugi. To jest właśnie wykorzystanie długiego czasu naświetlania. Tak więc jeśli zdarza Wam się zrobić zdjęcie ruszone, to prawdopodobnie wynika to z tego, że fotografujecie w trybie automatycznym i są słabe warunki oświetleniowe. Aparat, żeby zrekompensować brak światła, wydłuża czas naświetlania i tym sposobem każdy ruch, który wykonacie przy robieniu zdjęcia, będzie widoczny niestety na zdjęciu w postaci właśnie takiego poruszenia. Podsumujmy więc, czego dzisiaj się nauczyliśmy. Po pierwsze, jeśli chcemy fotografować z długim czasem naświetlania, to zdecydowanie musimy ustawić aparat na statywie bądź ustabilizować go w jakikolwiek inny sposób, żeby nie wprowadzać ruchu. Po drugie, jeśli wychodzą Wam ruszone zdjęcia, to musicie skrócić czas naświetlania. A brak światła zrekompensować w jakikolwiek inny sposób. Doświetlić go jakimś źródłem światła zewnętrznego, wykorzystując lampę błyskową. Ja na przykład bardzo często po prostu używam latarki w telefonie. Po trzecie, fotografia z długim czasem naświetlania to nie tylko fotografia nocna. Jeżeli chcecie na przykład uwiecznić ruch, możecie to zrobić właśnie wykorzystując długi czas naświetlania. W dzisiejszej części to już wszystko. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam to krótko i rzeczowo. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie je w sekcji komentarzy. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Następny odcinek będzie o przysłonie, więc jeżeli nie chcecie go przegapić, zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwonek powiadomień, żeby dostać powiadomienie o następnym odcinku. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie obecnie wrzucam zdjęcia z mojego pobytu w Rzymie na początku marca. To tyle formalności, widzimy się w następnym odcinku. Tymczasem do zobaczenia.